ciężko jest sobie tłumaczyć, co z nami dzieje się. Powiedzmy, no, że jesteśmy tak na dole, że już niżej nie możemy spaść. No i trzeba liczyć na to, że przełamiemy się w kolejnym meczu. Ja myślałem, że przełamiemy się z Legią, dobry przeciwnik. Myślałem, że dzisiaj wygramy tutaj, ale rozegraliśmy taki sam mecz jak tydzień temu. I znowu kolejne 3 bramki stracone i jest mi ciężko to już przyjmować jakoś, bo ja odpowiadam za te stracone bramki. I nie wiem jak z tego wyjść w tym momencie. Jest może dobrze to, że jest przerwa na kadrze, odpoczniemy w głowach. Przygotujemy się do tego meczu z Koroną i trzeba to przetrwać. I jak już to powiedziałem, wymęczyć jedno zwycięstwo i wierzyć, że wtedy się przełamiemy i wróci też do nas szczęście, bo naprawdę my nie mamy też szczęścia, no ale nie jest to wina szczęścia, mówię, nie mamy go, ale nie jest to wina, to jest nasza wina, co jesteśmy na boisku. Walczymy, utrzymamy, gramy, utrzymamy, nie będzie to granie, to będzie walka, to będzie bieganie, to będzie gryzienie na boisku. Szczerze, ja sam za siebie nie patrzę w tą tabelę, bo wiadomo, że jest to jest piłkarski dramat, tak? Gdzie znajduje się Lechia, wiem, że jesteśmy blisko tej strefy spadkowej tych ostatnich 2 drużyn. Nie wiem dokładnie, na którym miejscu jesteśmy, bo jeżeli bym to patrzył, to jeszcze by mi było jeszcze gorzej. Ale zdaję sobie z tego sprawę, ja zdajemy sobie jako zespół, że ten sezon jest już w tym momencie przegrany. I trzeba wyjść z tego tak, żebyśmy utrzymać się w lidze, co jest naprawdę, to jest obowiązek. Przygotować się do tego wszystkiego, co potem w tych ostatnich 7 kolejek będzie, bo to będzie trudne. No a liczyć na to, że nowy sezon już będzie taki, jak był ten ostatni, co poprzedni, co graliśmy o mistrza, bo nie jest to dobrze, żeby Lechia grała utrzymać.